Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Cristiano Ronaldo może odejść latem do Paris Saint-Germain. Coraz więcej wskazuje na to, że Krzysztof Piątek wróci do Serie A. Antoine Griezmann musi odejść z FC Barcelony. Jego kariera wisi na włosku. FC Barcelona żąda od Neymara 10 milionów euro. Oraz Kłe Bonafide, który odwiedził Roberta Lewandowskiego i dał mu nietypowy prezent. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, abyście nie przegapili moich kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Od ostatniego okienka transferowego minął ponad miesiąc, a kolejne jest dopiero w styczniu. Dlatego też teoretycznie nie powinniśmy słyszeć w mediach o żadnych głośnych możliwych transferach. Jak się jednak okazuje, nic bardziej mylnego. Już we wcześniejszych materiałach mówiłem, że Paris Saint-Germain obserwuje Cristiano Ronaldo, który od 2 lat występuje dla Juventusu. Jego kontrakt ze Starą Damą jest ważny do połowy 2022 roku. Mimo to PSG rozważa sprowadzenie Portugalczyka już w przyszłorocznym letnim okienku. Leonardo, czyli dyrektor sportowy mistrza Francji, przyznał, że mimo obecnej pandemii klub dobrze sobie radzi z kryzysem, który objął cały futbol. Ich straty są również znacznie mniejsze od tych, które poniósł AC Milan czy FC Barcelona. Co tylko może dowodzić na to, że w lipcu 2021 roku Paryżanie mogą pokusić się o sprowadzenie Cristiano Ronaldo. Leonardo twierdzi, że PSG ma w planach wzmocnić swoją kadrę o nowe nazwiska oraz potwierdził, że interesują się oni Portugalczykiem. Fanem talentu 35-latka jest chociażby prezes francuskiego giganta Nasser Al-Khelaifi, który nieraz wypowiadał się na temat CR7. Jak myślicie, zmiana barw klubowych przez Ronaldo w przyszłym roku jest prawdopodobnym scenariuszem? I czy według Was piłkarz zbudowałby zgrane trio z Neymarem i Kylianem Mbappé? Piszcie swoje opinie w komentarzach. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami, typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda. I to uwaga, nie byle jaka. Do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić? Już Wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! Na co dzień dużo słyszymy o Bundeslidze, a to w dużym stopniu za sprawą Roberta Lewandowskiego, który w lidze naszych zachodnich sąsiadów jest grającą ikoną, która regularnie pobija kolejne niesamowite rekordy. Ale w Bundeslidze od ponad pół roku występuje też inny polski napastnik, o którym było już bardzo głośno. Oczywiście mowa o Krzysztofie Piątku, który po słabym drugim sezonie w barwach AC Milanu postanowił spróbować swoich sił gdzie indziej. Padło na Niemcy i grającą tam Hertę Berlin, która miała pomóc odbudować 25-latkowi swoją formę sezonu 2018-2019. Niestety rzeczywistość jest nieco inna. Owszem, Piątek zaliczył 23 występy dla stołecznego klubu, ale rezultaty zostawiają wiele do życzenia. Przez ten czas trafił on do siatki jedynie 6 razy oraz 3 razy asystował. Najgorszy jest za to fakt, że tylko 7 meczów zagrał w pełnym lub prawie pełnym wymiarze czasowym. W ostatnim meczu ponownie trafił do siatki po tym, jak zmienił kontuzjowanego Cordobę i po raz kolejny zyskał w oczach trenera oraz kibiców. Mimo to jakiś czas po tym meczu opublikował na swojej story na Instagramie zdjęcie, gdy jeszcze w barwach Genoi stał obok swojego byłego trenera, Cezara Prandelli. Co to ma jednak do rzeczy, zapytacie? Prandelli ostatnio został nowym szkoleniowcem Fiorentiny, a Fiorentina za to jest klubem, który mocno się interesował sprowadzeniem Piątka w letnim okienku transferowym. Ostatecznie do zmiany barw nie doszło, jednak Krzysiek może dawać znaki kibicom, że w styczniu Włosi złożą ofertę Hercie Berlin za piłkarza reprezentacji Polski. Aby się jednak o tym przekonać, musimy poczekać do końca tego roku kalendarzowego. FC Barcelona to klub, który w ostatnich latach podjął wiele złych decyzji na tle swoich ruchów transferowych. Zakupy Ousmane Dembele, Filipe Coutinho czy Antoine Griezmana za grube miliony nie były dobrymi pomysłami, choć w przypadku tego drugiego jest nadzieja, że inwestycja w Brazylijczyka wcale nie była taką złą transakcją. Co do Dembele, również gra dobrze i wielokrotnie wyróżniał się spośród reszty klubowych kolegów. Problem w tym, że młody Francuz często łapie kontuzje oraz sprawia problemy dyscyplinarne. Antoine Griezmann za to został sprowadzony najpóźniej, bo w lipcu zeszłego roku, a mimo tego przez rok gry na Camp Nou, nie zaprezentował niczego nadzwyczajnego. Za to nadzwyczajne były pieniądze, jakie Barca wydała na Francuza, ponieważ mówimy tu o kwocie 120 milionów euro. Ostatnio kilka ciekawych słów na temat Antoine wypowiedział mistrz świata z 98 roku, Lizarazu, który uważa, że jego rodak powinien jak najszybciej zmienić klubowe barwy. Kiedy coś jest gówniane, 6 miesięcy to maksimum. A gdzie przyjemność z gry? Griezmann musi odejść. Dodał również, aby być dobrym, potrzebujesz sprzyjających warunków. To ważne dla dobrych występów piłkarza. W
Wcześniej miał je w Atletico i w reprezentacji Francji. Widać, że Griezmann nie jest szczęśliwy na boisku. I to nie jest sytuacja z ostatnich 2 miesięcy, ale 18. To bardzo ważne w karierze piłkarza. Aby dobrze grać, piłkarz musi być wspierany. Z trenerem i kolegami z zespołu musi istnieć nić zaufania. Ja tego nie widzę. On nie potrafi znaleźć swojego miejsca u boku Leo Messiego. Umowa Griezmana z FC Barceloną jest ważna do końca czerwca 2024 roku. Jednak prawdopodobnie sama Barca będzie chciała go sprzedać. Tak więc niewykluczone, że już na początku przyszłego roku zobaczymy go w innych barwach. Jeszcze w zeszłym roku dochodziło do sytuacji, w której Neymar pozywał FC Barcelonę do sądu w celu uzyskania od nich odszkodowania opiewającego na grube miliony euro. Jak się teraz okazuje, Blaugrana objęła identyczną taktykę względem gwiazdora PSG. Hiszpański El Mundo podaje, że FC Barcelona żąda od Neymara zapłaty w wysokości 10 i 200 tysięcy miliona euro. Powodem ma być złe rozliczenie podatkowe z roku 2017, przez które 28-latek dostał zbyt wysoką pensję. Blaugrana jest gotowa wejść z piłkarzem na drogę sądową i prawdopodobnie to zrobi. Warto zaznaczyć, że Neymar przegrał już jedną rozprawę, dotyczącą wspomnianego na początku tematu odszkodowania. Wtedy musiał zapłacić klubowi 7 milionów euro. Teraz jego portfela może zniknąć większa kwota. FC Barcelona znajduje się w fatalnej sytuacji finansowej. Według doniesień ich długi przekraczają sumę 800 milionów euro, a tylko do stycznia przyszłego roku klub musi zapłacić 190 milionów. Nie dziwne więc, że sprzedali oni Suareza czy Vidala. Chcą po raz kolejny obniżyć pensje piłkarzy, a dodatkowo szukają luk w kontraktach, aby tylko zdobyć potrzebne pieniądze. Ten rok jest dla nich wyjątkowo trudny, również pod względem sportowym, ale o tym już większość z Was wie. Robert Lewandowski to nie tylko najlepszy piłkarz w historii naszego kraju, ale również najbardziej wpływowy człowiek w Polsce. Konto Instagrama Roberta liczy blisko 20 milionów obserwujących, co dla ciekawostki stanowi około 52% populacji naszego państwa. 32-latek regularnie publikuje na swoim koncie posty, często z jego występów na boisku, czy pucharów, które zdobywa wraz z Bayernem Monachium. Ostatnio jednak wrzucił post ze znanym polskim raperem Quebo Nafide, z którym de facto się przyjaźni. Quebo, jak się okazuje, nie przyjechał do napastnika z pustymi rękoma i wręczył mu dość nietypowy prezent, którym Lewy postanowił się pochwalić w social mediach. Dokładnie rzecz ujmując, była nim złota piłka stworzona z klocków Lego. Musicie przyznać, bardzo oryginalny prezent. Quebo Nafide jest fanem tego typu rozrywki, tak więc postanowił stworzyć coś dla naszego kapitana. Jak już dobrze wiemy, w tym roku po raz pierwszy w historii France Football nie zorganizuje grudniowego plebiscytu, którym jest wręczana znana wszystkim statuetka złotej piłki za najlepszego piłkarza roku. Prawdopodobnie gdyby gala się odbyła, nagrodę Golden Ball zdobyłby właśnie Lewandowski, który zaliczył niesamowity sezon, jak i ogólnie cały dotychczasowy rok 2020. Kto wie, przy jego obecnej dyspozycji oraz dyspozycji Bayernu jest szansa, że 32-latek sięgnie po najbardziej prestiżową statuetkę w przyszłym roku. Piszcie, jak oceniacie prezent Quebo Nafide i jakie szanse dajecie Lewemu na wygranie przyszłorocznej złotej piłki. W dzisiejszym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zachęcam Was także do zostawienia łapki w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!